Właściwe i niewłaściwe słuchanie. Werset 22 pierwszego rozdziału listu Jakuba mówi nam: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bardzo często słuchanie i wykonywanie postrzegamy jako rzeczy zupełnie odrębne. Nie można jednak właściwie postępować, jeśli się najpierw nie słuchało i nie przyjęło Słowa Bożego. Czyny powinny być następstwem słuchania. Pan Jezus Chrystus, będąc tu na ziemi, opowiedział kiedyś historię o dwóch mężczyznach, o dwóch mężach, mądrym i głupim. Obydwaj słuchali Słowa Bożego, jak mówi nam Ewangelia Mateusza, 7 rozdział 24 do 27 wersetu. Możemy ich porównać do dwóch ludzi religijnych albo do dwóch chrześcijan, którzy przez wiele lat siedzą obok siebie na zgromadzeniu i słuchają Słowa Bożego. Pierwszy jest wykonawcą tego, co słyszy, budując w ten sposób dom swojego życia na skalę. Drugi nie czyni tego, co słyszy, więc buduje swój dom na piasku. Gdy nadchodzi burza, to dom pierwszego się ostoi, podczas gdy dom drugiego upada. Zauważmy, że obydwaj są słuchaczami tego samego słowa. Dlaczego więc drugi w momencie trudności upada, a pierwszy nie? Gdyż drugi tylko słuchał, lecz nie zastosował usłyszanego słowa. Pierwszy także słuchał, ale i postępował według Słowa Bożego. Posiadał więc mocny fundament wiary. Także wersety 23 do 24 mówią nam: bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Jeśli ktoś uważa, że czytanie Biblii, codziennie tej Biblii słuchanie, chodzenie na zgromadzenia i słuchanie Słowa Bożego to jest wszystko, czego potrzebuje, ten oszukuje samego siebie. Taki ktoś jest podobny do człowieka, który przejrzał się w lustrze, a gdy odszedł, zapomniał, jak wygląda. Zobaczył, co prawda, w świetle Słowa Bożego swój praktyczny stan, jednak odszedł i nie pozwolił się skorygować. Zapomniał o wszystkim, co usłyszał. Słowo Boże nie zmieniło jego życia, ponieważ on je tylko wysłuchał, a nie wykonał. Jakub gani taką praktykę, taką postawę życia według tego, jak by można powiedzieć, niewierzący, ale praktykujący. Bóg nie zadowala się naszą powierzchowną religijnością, ale autentycznym życiem wiary. Werset 25 pierwszego rozdziału listu Jakuba także daje nam taką naukę, że kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Słowo Boże jest doskonałe. Ono pochodzi od Boga i umożliwia człowiekowi, jeśli temu słowu się poddaje, życie według Bożego upodobania. Jakub nazywa je zakonem wolności, ponieważ ono daje wierzącemu to, co odpowiada potrzebom nowego życia. Jeśli chcemy, aby było ono w nas widoczne, to chętnie będziemy czynić to, co podoba się Bogu. W naszym sercu pojawi się pragnienie, aby być posłusznym Słowu Bożemu. To jest właśnie zakon wolności. Kiedy moje dzieci, opowiedział pewien starszy chrześcijanin, który już jest u Pana, kiedy moje dzieci były jeszcze małe, to na nasze wspólne wycieczki zawsze zabierałem dla nich czekoladę. Gdybym do nich powiedział: proszę natychmiast zjeść czekoladę, to moje polecenie byłoby dla nich zakonem wolności, a ponieważ one przepadały za czekoladą, to chętnie stosowały się do niego. Dokładnie tak samo wygląda sprawa ze Słowem Bożym. Jeśli Duch Boży w nas działa, to nasze dążenia są zgodne ze Słowem Bożym, które będziemy chętnie stosować. Jesteśmy wzywani do tego, aby wejrzeć w doskonały zakon wolności i trwać w nim. Oznacza to pilne czytanie Biblii, jak również dokładne stosowanie jej w życiu. Wierzący, który pragnie stosować się do Słowa Bożego, nie jest wykonawcą słowa, lecz wykonawcą uczynków. Widać wyraźnie, że Jakubowi chodzi w
pierwszym rzędzie o uczynki. To w doskonały sposób cechowało naszego Pana. Kiedy ewangelista Łukasz na początku Dziejów Apostolskich odnosi się do swojej Ewangelii, pisze o tym, co Jezus czynił i czego nauczał od początku. Jak mówią Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, pierwszy werset. U Pana Jezusa widzimy najpierw czyny, a potem naukę. Te dwie rzeczy doskonale się uzupełniły i uzupełniały. Wykonywanie uczynków daje nam radość. Miał ją również Pan Jezus, gdy kroczył tutaj drogą posłuszeństwa, jak mówi nam Ewangelia Jana 15, rozdział od 10 do 11 wersetu. Także kluczową rzeczą, którą tutaj mamy powiązaną, jest prawdziwa religia, prawdziwa pobożność. Jeśli ktoś sądzi, że jest religijny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego religijność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną religią przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Służyć Bogu oznacza w tym miejscu okazywać praktyczne życie wiary. Jeżeli ktoś pragnie codziennie czcić Boga w słowie i w czynie, musi zwrócić uwagę na takie zalecenia. Po pierwsze, pohamować swój język. Nie jest to rzecz prosta, ale bardzo ważna. Potrzebne jest tutaj samoopanowanie. Jeśli ktoś uważa, że może uczcić Boga pobożną gadką i długimi, pompatycznymi modlitwami, ten oszukuje swoje serce. Niepohamowana mowa wyczerpuje cierpliwość słuchaczy i nie przynosi błogosławieństwa. Pozbawiona jest też pozytywnego duchowego oddziaływania. Także odwiedzać wdowy i sieroty wymaga to bezinteresowności w działaniu. Takie osoby nie są w stanie nam odpłacić, takie osoby jak wdowy i sieroty. Chciejmy chętnie to wykonywać, aby podobać się Bogu i pomagać innym. Sam Pan Jezus Chrystus zachęcał nas, byśmy tak postępowali, bo tak mówi nam zresztą Ewangelia Łukasza 14, rozdział 12 do 14 wersetu. W okazywaniu gościnności nie powinniśmy myśleć o zapłacie. Gości zapraszamy w tym celu, aby okazać im miłość i przychylność, nie oczekując przy tym nagrody. Bóg przyznaje się do takiego bezinteresownego działania i sam je wynagradza w swoim czasie. Także kolejny punkt to jest zachowywać siebie niesplamionym przez świat. To oznacza zachowanie czystości. Światowy człowiek szuka chwały, świat szuka radości bez Boga. Dlatego jest pełen przemocy i niemoralności. Jeśli w takim świecie chcemy zachować czystość duszy, to musimy pielęgnować naszą codzienną społeczność z Panem Jezusem Chrystusem i nie ulegać wpływom świata. W następnej części chciałbym się zająć kwestią wyznawania swej wiary, co omawiane jest w drugim rozdziale listu Jakuba. Dziękuję za uwagę.